proszę Państwa, obejrzeliśmy film Lewiatan, z którego wynika ponad wszelką wątpliwość, że podstawowym problemem współczesnego życia jest państwo, które wyradza się, degeneruje się w sposób już w tej chwili zagrażający życiu społecznemu, deformując życie społeczne. Wspomniany tutaj na tym filmie, czy pokazany na tym filmie święty Tomasz z Akwinu zauważył, że corruptio optimi pessima, to znaczy zepsucie najlepszego jest najgorsze. Państwo współczesne psuje to, co przez stulecia, a nawet tysiąclecia stanowiło podstawę stosunków społecznych, stosunków politycznych w obrębie cywilizacji łacińskiej, to znaczy etykę chrześcijańską jako podstawę systemu prawnego. Z filmu Lewiatan wynika ponad wszelką wątpliwość, że to właśnie zostało popsute. Popsute zostało to, co najlepsze. I to zepsucie najlepszego właśnie stało się najgorsze. Jak głęboko to zepsucie sięga? No bardzo głęboko. Byłem kiedyś na spotkaniu w jednym z seminariów duchownych w Polsce. No i miałem spotkanie z klerykami i mówiłem między innymi, że państwo nie powinno prowadzić działalności charytatywnej. Najwyraźniej to im się nie spodobało i jeden z tych kleryków nie wytrzymał, poprosił o głos i pyta pani Michalkiewicz, co za bzdury pan tutaj mówił. Przecież gdyby nie było przymusu, to nikt by nie chciał biednym pomagać. I pozostała część, pozostali klerycy prawami tę jego uwagę skwitowali. Więc ja, kiedy te prawa już ucichły, powiedziałem, nie wiem, czy ksiądz sobie zdaje sprawę z tego, co ksiądz teraz powiedział. Bo ksiądz, co prawda, innymi słowami powiedział, że nauka Ewangelia Chrystusowa nie nadaje się do zastosowania w życiu. Być może, że to prawda, ale nie można tak myśleć i być księdzem katolickim. Otóż zepsucie sięgnęło tak głęboko, że bardzo wielu księży katolickich uważa zupełnie szczerze, we własnym sumieniu, że Ewangelia Chrystusowa nie nadaje się do zastosowania w życiu, że powinna być uzupełniona zasadami socjalizmu naukowego. Myślę, że daleko w ten sposób nie zajedziemy, zwłaszcza dzisiaj, kiedy pewien kryzys myślenia o państwie, mamy do czynienia z kryzysem pewnego myślenia o państwie, pewnego sposobu funkcjonowania państwa, kiedy podnoszą się głosy krytyki tych wszystkich sposobów, trwają poszukiwania jakiegoś remedium na te objawy kryzysowe. I te poszukiwania idą w dwóch kierunkach rozbieżnych. W kierunku rozszerzania opiekuńczych kompetencji państwa, żeby właściwie państwo naprawiło te błędy w taki sposób, iż objęłoby wszystkich swoim opiekuńczym tchnieniem. No i drugi nurt, że powinniśmy dokonać redukcji obszarów, na których państwo działa w sposób władczy. I chciałbym właśnie nad tymi dwoma pytaniami się zatrzymać i zaprosić państwa do dyskusji nad nimi, ale również nad tymi wnioskami, które dla państwa wynikają z tego filmu. Bardzo proszę. Proszę uprzejmie. Ja chciałem wrócić do tego, że właśnie państwo opiekuńcze, to my mamy, najbardziej opiekuńcze to było w 1944-1945 roku, kiedy zaopiekowało się naszym majątkiem. Zabrało kamienice, zabrało majątki rolne, zabrało apteki, warsztaty itd. itd. To się nazywało ładnie dziedzictwo handel, prawda? A był to zalegalizowany rozwój, który trwa do dzisiaj, prawda? I kiedy pan premier Mazowiecki wygłaszał swoje exposé,
to ono było napisane mu przez jego szefa doradców ekonomicznych i tam było takie piękne hasło, niewygłoszone, reprywatyzujemy Polskę. Zamiast tego usłyszeliśmy o grubej linii, szeroko określamy grubą linią. I to jest, myślę, świetny błąd założycielski, zbrodnia założycielska trzeciej RP. Czy panowie się z tym zgadzają? Jeśli można, no właśnie tutaj kolega Józef Orzeł zauważył, że to niekoniecznie musiał być błąd. To mogło być działanie intencjonalne i z pewnego punktu widzenia nawet logiczne. No po co reprywatyzować, po co oddawać właścicielom własność, kiedy można przejąć ją samemu. I tak się to stało. Co prawda to, co nazywamy, czy nazywane zostało w następnych latach prywatyzacją, nie zawsze ją było, właściwie bardzo rzadko ją było. Na przykład sprzedaż telekomunikacji polskiej, francuskiej, państwowej firmie, to trudno nazwać prywatyzacją, dlatego że po prostu spod zarządu jednego państwa ta firma przeszła pod zarząd drugiego państwa, które zresztą nie musiało się w tym zarządzie kierować względami ekonomicznymi, tylko mogło się kierować względami politycznymi, co stwarzało dodatkowe ryzyko. Więc oczywiście ja też się skłaniam do przekonania, że to nie był żaden błąd, że to było działanie wykalkulowane, które miało stworzyć, czy miało stworzyć dodatkowe gwarancje dla tego środowiska władzy, które mimo transformacji ustrojowej chciało utrzymać dotychczas zajmowaną pozycję społeczną. Mówię o nomenklaturze. No i ponieważ dokonana została selekcja kadrowa po drugiej stronie, to reprezentacja społeczna wytworzona na skutek tej starannej selekcji kadrowej udzieliła środowisku dotychczasowemu środku władzy gwarancji zachowania pozycji społecznej bez względu na co się staje. No i w rezultacie mamy, tak jak ja to nazywam, kapitalizm kadrowski, który tym się różni od zwyczajnego, że o dostępie do rynku i możliwości funkcjonowania na rynku decyduje przynależność do pewnej grupy, której najtwardszym jądrem są tajne służby z rodowodem jeszcze PRL-owskim. I bardzo dobrą ilustracją tego mechanizmu jest przypadek pana Romana Kluski, dosyć głośny w Polsce, który odniósł sukces na rynku, przegórował sobie dostęp do rynku, odniósł tam sukces i kiedy się okazało, że on tam jest intruzem i nie powinno go tam być, został z rynku natychmiast wyciśnięty nie przez konkurentów, tylko przez aparat państwa, który w tym celu musiał złamać wszystkie prawa przez siebie wcześniej ustanowione. I to pokazuje, jak ten mechanizm funkcjonuje i co jest tak naprawdę naszym prawdziwym i najważniejszym problemem, źródłem, jeśli nie wszystkich, to bardzo wielu patologii, a przede wszystkim przyczyną tego poczucia niemożności, którym znaczna część społeczeństwa polskiego jest położona. Proszę. Andrzej Żukowski. Z różnych zestawień ekonomicznych wygląda na to, że Polska właściwie w chwili obecnej jest bankrutem. I tak jak tutaj Państwa rozpałka w filmie było wypowiedziane, właściwie nie ma możliwości spłacenia długu, który w tej chwili został zaciągnięty przez obecne władze. I chciałbym zapytać, jak Panowie widzą taką realną możliwość, czy realną oczywiście po zmianie władzy, że Polska odmówiłaby spłaty tych długów, które zostały w imieniu polskiego narodu zaciągnięte. Czy to jest w ogóle realne? Po to, żeby być po raz kolejny gospodarzem. Można? Ale po co rząd polski miałby ogłaszać bankructwo? Przecież to jest bardzo wygodna sytuacja, kiedy rząd jest zadłużony, ponieważ płaci za to społeczeństwo, a rząd tym administruje.
administrowanie długiem jest bardzo fajną rzeczą. Wszystko ma kasę, kupa władzy, strategia też jest potrzebna. Ja bym chciał coś powiedzieć, bo ta dyskusja jak zwykle mnie denerwuje. Mianowicie tak. Tyle lat już tu Raninowie siedzą, będzie 7. Ja bym chciał, żebyśmy się wreszcie odczepili od państwa i przestali sobie mieć do niego pretensje, że on tam nie chce nam dać własności, wolności i tak dalej. No bo nie chce, bo się mu nie opłaca. Po prostu. Nie opłacało się PRL-u i nie opłaca się teraz. Nie wywalczyliśmy sobie zmiany w 89, więc mamy to, co jest. My mamy się uczepić siebie. I mówił o tym pan Kruba w filmie. To ta różnica między nami a Amerykanami. Oni potrafią się samoorganizować na dole. Ale ja bym chciał zapytać, co to oznacza. Oni się nie organizują dlatego, że się lubią, bo sąsiedzi są fajni. Tylko oni się organizują, bo są nas mądrzejsi. Widzą lepiej swoje interesy jako ludzie, jako członkowie rodzin, jako sąsiedzi, jako pracownicy, jako obywatele. Oni widzą interesy, których my nie widzimy, nie odczuwamy. No też władza i media robią wszystko, żebyśmy nie wiedzieli właśnie, co jest naszym interesem. Dopiero wtedy, jak to zobaczymy, że naszym interesem jest mieć kontrolę nad miejscem zamieszkania, na tym, jakie są sklepy, na tym, jaka jest opieka społeczna, czy inne szpitale, może szkoła. I żeby mieć swoje zdanie w tej sprawie i potem w związku z tym mieć swoją organizację, a żeby ona miała swoje medium lokalne i żebyśmy razem coś potrafili nacisnąć, kogo trzeba, a jak nie trzeba, to się spróbować usamodzielnić. Wtedy może, jak będziemy w kontakt ze swoją parafią, to może też w sprawach opieki charytatywnej też się znajdzie jakieś ujście. To jest jedna droga. Powiem tak. Nie potrafimy zmienić państwa tam na górze, w wyniku wyborów i innych takich, jeśli na dole nie potrafimy się zorganizować. Takich cudów nie ma. Jeżeli nie potrafimy widzieć swoich interesów na dole, to i swojego interesu na górze też nie zobaczymy. To się wiąże z tym, że Polacy nie rozumieją, co to jest polityka i wszyscy im świetnie mówili, że to coś obcego, brudnego. Człowiek porządny tym się nie powinien zajmować. Czyli ubezwłasnowolnienie nas. I do tego chciałem dodać drugą myśl. Tak jak komunizm, a pewnie i faszyzm, na tym się słabo znam, był efektem pewnego rodzaju globalizacji, tak w tej chwili to, co ja nazywam, jak do państwa piszę, gender danger, czyli cały ten gender, całe lewactwo, eutanazję, dzieci w szkole od 5 lat, rozbijane rodziny, walkę z naszym węglem i innymi normalnymi surowcami, które mamy, czyli cała klimatologia i tak dalej, to wszystko jest jeszcze lepsze niż komunizm. To wszystko jest elementem globalizacji, która rozbraja nas jeszcze mocniej. I nie bardzo wierzę w ten optymizm tego filmu, że Amerykanie dadzą sobie z tym radę. Coś mi się wydaje, że to państwo Obamy zaczyna sobie z Amerykanami dawać radę i rozmawialiśmy o tym kiedyś. Więc dla mnie pytanie jest takie, czy Polacy potrafią tak się samo zorganizować, żeby się tej globalizacji ze wschodu i z zachodu przeciwstawić. I tu możemy popatrzeć trochę na Węgrów, a też wydaje mi się, że jeżeli nie będziemy myśleli o takim sojuszu, już on dużo szerszy, to sami sobie nie poradzimy. Przepraszam za pesymizm, ale tak mi się wydaje. Proszę bardzo, pan Kupa. Kilka uwag odnośnie amerykańskich wątków w filmie Leviathan. Chciałbym może zacząć od pewnego stwierdzenia zachowawczego myśliciela amerykańskiego, węgierskiego migranta, profesora Tomasa Molnara, który zmarł bodajże 2 lata temu, który w jednym ze swoich traktatów, bodajże pod tytułem Kontrrewolucja, napisał takie zdanie, że nasza cywilizacja upadnie, jeśli rewolucja zniszczy, rewolucja przez dużo R, rewolucja zniszczy Kościół katolicki i Stany Zjednoczone.
stwierdzenie niby banalne, aczkolwiek wskazujące na pewne ważne cechy, które te dwie jakby instytucje, jedna państwowa, druga eklezjalna, posiadają. Stany Zjednoczone, jak pisał Richard Weaver w latach 50. w słynnej książce, zresztą pojedynczej książce została przetłumaczona na język polski, idee mają konsekwencje, pisał, że pomimo całego kryzysu Zachodu, w Stanach Zjednoczonych jeszcze ostało się ostatnie prawo metafizyczne, czy ostatnia zasada metafizyczna, a mianowicie szacunek do własności prywatnej. I teraz, jeśli przyjmiemy zapewne, jeśli popatrzymy na Stany Zjednoczone w perspektywie tego, co napisał Molnar, w perspektywie też tego, co napisał o Stanach w Ameryce Alexis de Tocqueville w swoich słynnych notatkach z podróży po Stanach Zjednoczonych w XIX wieku, że ta cecha właśnie takiego, można by powiedzieć, republikańskiego lokalizmu, a więc nie, że państwo ma mi dać, tylko ja jako masa pewna obywatelska stwarzam dobro wspólne. Bo zauważmy, że paradygmat instytucjonalny we Francji i Stanach Zjednoczonych był jakby odwrotny, w tym sensie, że Stany Zjednoczone to obywatele stworzyli państwo, a we Francji to państwo chciało stworzyć obywateli. I ta różnica wydaje mi się bardzo ważna. To jest jakby ten duch, który jednoczył pewną konserwatywną funkcję, jeśli można to tak nazwać, amerykańskiej cywilizacji bądź podcywilizacji. Natomiast co do dzisiejszej sytuacji w Stanach Zjednoczonych, wydaje mi się, że Obama i cała polityka tej kulturowej rewolucji, czy kulturowej potrzeby, jak niektórzy mówią, szczególnie jego takiego bliskiego kręgu doradców, doskonale zdaje sobie sprawę właśnie z witalności tradycyjnej Stanów Zjednoczonych. Czyli mamy do czynienia z takim podejściem bardzo podobnym, znaczy u nas to już zostało de facto zrobione gdzieś w okolicach 1941 roku, prawda, XX wieku, gdy rozbijano tam elity. Natomiast Stany Zjednoczone na szczęście nie było jakiejś wielkiej wojny, poza wojną secesyjną, były jakieś kataklizmy, więc trzeba było zmienić mentalność. Ta zmiana mentalnościowa następuje, no powiedzmy, mniej więcej od 1968 roku. Ja bardzo gorąco zachęcam Państwa do sięgnięcia po literaturę, książki Patryka J. Buchanana, który opisuje jakby to zjawisko kulturowe erozji w Stanach Zjednoczonych i stopniowe przejmowanie umysłów podług pewnych wskazań niejakiego Antoniego Gramsciego, którego Barack Obama jest, można by powiedzieć, wiernym apostołem. Więc na dzień dzisiejszy, co może uratować Stany Zjednoczone? Moim zdaniem bardzo kontrowersyjna teza, ale naukowo zajmuje się amerykańską myślą konserwatywną. Wiele głosów pojawia się, że na politykę nie ma już co liczyć. Trzeba właśnie powrócić do takich lokalistycznych enklaw, czyli małych rodzin, małych wspólnot, małych parafii, a w najgorszym przypadku, już zresztą jest mowa o tym, szczególnie na południu, odwołać się do samych zapisków konstytucji i doprowadzić po prostu do secesji. Czy tak się stanie? Trudno powiedzieć. Niektórzy prognozują, że w 2016 roku jest szansa, że jakiś, powiedzmy, około reganowski kandydat powróci do Białego Domu. Czy tak się stanie? Nie wiem. Natomiast wiem jedno, że presja, która została wywarta na rządzie federalnym, na Obamie, pomimo tego, że on oczywiście poprowadził swoją agendę socjalistyczną do przodu, akcję socjalistyczną, jak bym powiedział, ta witalność była widoczna chociażby w tych protestach, tak zwanych Tea Party w 2010 roku. Masowa organizacja ludzi, którzy przyjechali po prostu wkurzeni do Waszyngtonu, że to, co było jakby wyznacznikiem tradycyjnego amerykanizmu, właśnie tak jak mówiłem w filmie, przywiązania do własności prywatnej, do broni palnej, do Biblii, prawda, do pewnego etosu dżentelmena, do tej starej, dobrej Ameryki, to wszystko jakby na gruncie polityki, ale nie tylko, bo przecież Hollywood to jest jakby taka parapolityka, można powiedzieć. To zauważono to zagrożenie i te protesty, to można, moim zdaniem, można by śmiało porównać do tego, z czym mieliśmy do czynienia wczoraj. Ja bardzo często porównuję Marsz Niepodległości do takiej polskiej Tea Party, gdzie naprawdę zbuntowani, wkurzeni o konserwatywnej dyspozycji ludzie, przeważnie młodzież w przypadku Polski, wychodzi na ulicę, aby zamanifestować przeciwko tej opresji, tej polityce, która obecnie jest prowadzona. Także ja jeszcze mam pewną nadzieję co do Stanów Zjednoczonych, mam nadzieję, że ten sen Molnara się nie spełni i że rewolucja nie do końca pożre
mentalność, umysły zarówno katolikom, jak również Amerykanom. Proszę Państwa, korzystając z tego, że stoję przy mikrofonie, chciałbym sobie udzielić głosu i odnieść się polemicznie w dwóch punktach do tego, co powiedział kolega Orzeł. Otóż ja bym tak źle społeczeństwa polskiego nie oceniał pod względem samoorganizacji, zwłaszcza poprzez porównania, powiedzmy, do Stanów Zjednoczonych, do społeczeństwa amerykańskiego. Komunizm był wszędzie jednakowy, a kapitalizm w każdym kraju jest inny. Więc trudno tutaj starać się o jakąś taką urawniłowkę powszechną. I chciałbym zwrócić uwagę na pewną informację, którą co roku podaje Główny Urząd Statystyczny, a która pokazuje, że z tą samoorganizacją oddolną społeczeństwa polskiego nie jest najgorzej. Otóż Główny Urząd Statystyczny co roku podaje, że około 30% produktu krajowego brutto, a więc tego, co zostało wyprodukowane i sprzedane w Polsce, powstaje w szarej strefie. Więc z konspiracji przed władzami. To znaczy, że co najmniej połowa społeczeństwa polskiego musi w tej konspiracji brać udział. To bardzo dobre świadectwo wystawia umiejętności samoorganizacji. Ponieważ w odróżnieniu od społeczeństwa amerykańskiego, tam być może nacisk państwa będzie znacznie silniejszy wkrótce, taki sam jak u nas, ale u nas jest od dawna bardzo silny, zresztą za komuny był jeszcze silniejszy. W związku z tym nasze społeczeństwo wykształciło pewne formy samoorganizacji oddolnej, które były bezpieczne w tamtych warunkach i są nadal bezpieczne w tych warunkach. Taka konspiracja w naszym niedemokratycznym państwie prawnym trzeba po prostu stosować minimum konspiracyjne. No tak wewnętrzne statuty, no dla tak prawie w kraju, jak mu się tam zdaje. W związku z tym z tą formą organizacji, samoorganizacji społecznej nie jest tak najgorzej. Jeszcze dodam tylko, że dzięki właśnie tej konspiracji gospodarka polska wbrew wysiłkom poszczególnych rządów jako tako funkcjonuje, dostarczając naszemu narodowi ekonomicznych podstawowych uszczerbków. No nie na takim poziomie, jakbyśmy chcieli, ale trudno. Między innymi dlatego nie na takim poziomie, że na skutek tego modelu kapitalizmu kongresowskiego, który został ustanowiony w 1989 roku przez generała Kiszczaka i jego konfidentów, narodowy potencjał ekonomiczny wykorzystany jest w niewielkim stopniu, bo nie może być wykorzystany w stopniu pełnym, ponieważ wtedy zagroziłoby to podważyłoby to ekonomiczny sens przywileju dla tej siły. Do czego ona dopuścić nie chce, a ponieważ ma rzeczywistą władzę, w związku z tym tak. Druga uwaga polemiczna to jest taka, że wydaje mi się, że powinniśmy używać właściwych określeń na pewne zjawiska czy procesy, bo jeżeli będziemy używali niewłaściwych określeń, to powiększymy tylko chaos semantyczny, jaki u nas panuje. Myślę, że nawet intencjonalnie jest wprowadzany. Otóż to, co kolega Orzeł nazywa procesami globalizacyjnymi czy globalizacją, to jest po prostu druga mutacja rewolucji komunistycznej dokonywana według tylko odmiennej strategii. Jak słusznie zauważył profesor Wolniewicz, komunizm nie upadł, komunizm mutuje. I to jest druga mutacja rewolucji komunistycznej przeprowadzana według strategii Antoniego Gramsciego, o której tutaj pan wspomniał. No tak, tylko że pan to nazywa globalizacją, ale to nie jest żadna globalizacja, to po prostu rewolucja komunistyczna, która zmierza do wytworzenia, wykształcenia nowej formy państwa totalitarnego. I pewne takie symptomy funkcjonowania już pewnej formy totalitarnictwa mamy. Unia Europejska jako to nowe wcielenie Związku Radzieckiego zaczyna przybierać formy totalitarne. Na przykład walczy z rodziną, walczy z Kościołem. Dlaczego? Dlatego, że państwo totalitarne nie toleruje żadnej władzy poza własną. A więc również władzy rodzicielskiej, bo to jest władza i autonomiczna względem państwa. Nie toleruje władzy religijnej, bo to też jest władza i autonomiczna względem państwa. Nie toleruje po prostu żadnej władzy, więc walczy z każdą, nawet
przypadku oddolnej samoorganizacji społeczeństwa pewna hierarchia się wytwarza i pewna władza się musi wytworzyć. I państwo widzimy, że na nawet takie zarąbkowe postacie ostentacyjnej samoorganizacji reaguje bardzo nerwowo. Zaczyna walczyć z faszyzmem po prostu. No i to jest spektakularne takie. Mieliśmy wczoraj obraz, kiedy policjanci mundurowani zostali zaatakowani przez policjantów przebranych po cywilnemu. No i to cały świat jest oburzony, o czym informują nas niezależne media głównego nurtu, prawda? W czym ja upatruję przygotowanie do powtórnego wprowadzenia do Sejmu ustawy legalizującej brak pomocy. Skoro cały świat jest oburzony i przestraszony tym, co się w Polsce dzieje, no to to jest kształtowanie właściwej atmosfery do legalizacji prawnej pomocy, do czegoś nam trzeba więcej, prawda? Proszę bardzo. Ja bym się dodał, że do tej aktywizacji Polaków na tym gruncie oddolnym zgadzam się z panem redaktorem Michalkiewiczem, tylko gdyby tutaj jeszcze dodano coś, czego Polacy nie mają, a Amerykanie jeszcze posiadają. Gdybyśmy na przykład mieli prawo do posiadania broni palnej, no właśnie. Więc może ja bym zabrał też głos. Chciałem kilka uwag uczynić. A mianowicie, jeżeli mówimy o samoorganizacji, organizacji oddolnej, to musimy pamiętać, żeby ta organizacja była na podstawach dobrych, na właściwych fundamentach. Powiedzmy na przykład teraz, związki zawodowe się, one są zorganizowane, ale Solidarność dawno zupełnie się zmieniła. Czego oni chcą? Oni roszczenia. Mają roszczenia do państwa opiekuńczego. Dobrze, ale oni nie zdają sobie sprawy z tego, że państwo opiekuńcze nie jest w stanie zaspokoić tych wszystkich roszczeń, jakie Solidarność czy inne związki zawodowe zgłaszają. Musi być to oparte na poszanowaniu własności. Jeżeli chcą coś dostać za nic, to jest niezgodne z tą podstawą poszanowania własności cudzej. Więc jeżeli mówimy o związkach zawodowych dalej, to jest tak, że one idą, znaczy manifestacje są stare, tak? Manifestacje żądają podwyżek zasiłków, podwyżek, znaczy zarobków. Rząd nie zwalczył biedy, więc rząd jest zły. Niezależnie od tego, jak to będzie rząd państwa opiekuńczego. Czy to będzie rząd, powiedzmy, PiS-u, czy to będzie rząd PO. Jeżeli związki zawodowe żądają, znaczy w tym wypadku związki zawodowe, żądają więcej niż w stanie jest to władze są dać, no bo przecież władze są, znaczy rząd może oddać tylko tyle, ile zabrał, ale musi dać siebie, znaczy musi. Zatrzymuje dla siebie znacznie więcej, tylko łapy rzuca ludziom. Przecież nie jest fizycznie w stanie więcej niż może. To jest taka uwaga odnośnie związków zawodowych. Więc teraz jeżeli chodzi o pojęcia, więc my tkwimy wszyscy w jakimś bagnie zamieszania pojęciowego. Znaczy pomieszanie pojęć jest. Jeżeli stale mówimy i sami powtarzamy to podświadomie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. On się nie mówi nazwać Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, to jest Zakład Ubezpieczeń Państwowych. Składki na UB, na jakieś tam socjalne czy tam społeczne cele. Przewalentujcie na państwo. I dawniej to było też, że wszystkie, że zostały różne posiadłości, różne tam grunty i nieruchomości i uspołecznione. Więc zostało uspołecznione, wszystko zostało państwowione. Więc pamiętajmy, żebyśmy używali tam, gdzie należy, słowa upaństwowione, czy znaczy państwowe, a nie społeczne. To jest druga uwaga. Trzecia to jest, wracając do organizacji, do oddolnych. Jeżeli mają być te organizacje oddolne, to muszą być, jak powiedziałem poprzednio, bazowane na czymś solidnym, na czymś dobrym, na czymś właściwym. Tą właściwą podstawą tej organizacji powinna być właśnie własność prywatna. To jest podstawa całej prawicy.
Ja słyszę o różnych prawicowych, różne tam partie prawicowe powstają. Jaka jest platforma wspólna tej prawicy? Nie ma, bo nie jest mu powiedziane, że właśnie własność prywatna jest tą wspólną platformą prawicą, ona powinna być. Teraz tak, jeżeli jeszcze tam samoorganizacji, na to, żeby tu się udało, to musi być zawsze Polska. Polska ma tradycję, w filmie widzieliśmy to, że ma wspaniałą tradycję poszanowania wolności i własności obywateli. Jest Stanisław z tego skarbimierza i Paweł Wodkowicz napisali, przygotowali i wprowadzili właśnie w życie, bo zostały to zatwierdzone wówczas, karta narodów do samostanowienia, karta prawa narodów. Więc mamy te wspaniałe tradycje, które należałoby używać. To, ale to jest związane z chrześcijaństwem, związane właśnie z tradycją chrześcijańską. I właśnie ta karta narodów to było zatwierdzone w Watykanie. To ona była przeprowadzana, jak to było, może pan pamięta. W każdym razie nie powinniśmy, znaczy Polacy, Polska, moim zdaniem, nie powinniśmy się oddalać od bazy, fundamentu chrześcijaństwa, bo to nas zawsze łączyło i to jest solidna baza. No, tyle. Panie Janie, z nazwami jest taki oto problem, że ta władza narzuca nam fałszywe nazwy nie przez pomyłkę, tylko po to, żeby nam mieszać główce. Więc jasne, jeżeli pan chce nazwać właściwie ten zakład, to nie jest żaden zakład ubezpieczeń dla państwa, bo to jest zakład obowiązkowych podatków dla władzy. Natomiast to, co jeżeli chciałbym podjąć z Stanisławem polemikę, to ona jest taka. Według mnie Stanisław jest dużo gorzej niż ty myślisz. Komunizm to była przejściowa forma tej władzy globalistycznej, którą się próbuje zrobić i ta forma upadła. Ona była nieefektywna. Okazuje się, że ten cały kapitalizm, co tam funkcjonuje, potrafi bardzo zgrabnie wyprowadzać formy, które przy dużo większej efektywności są dużo mniej widoczne, dużo mniej dolegliwe, a sięgają dużo głębiej niż komunizm. Ponieważ ten cały rzędecz, jak tu tam, sięga bardzo głęboko w rodzinę, żeby nie powiedzieć biologiczną tożsamość człowieka. Komunista głęboko nie sięgał i właśnie dlatego okazał się nieskuteczny. Nam trzeba odebrać wszystko, łącznie nie tylko z rodziną, z własnością, ale jeszcze z tożsamością. Nie tylko społeczną, ale i biologiczną. I dlatego to dopiero jest groźne. Jak na razie ja nie widzę jakiegoś skutecznego sposobu na dużą skalę wyprowadzenia ciosu. Oczywiście trzymanie się wiary i trzymanie się własności jest rzeczą dobrą, ale chciałem powiedzieć a propos twojej szarej strefy. Ta szara strefa jest fantastyczna. Tylko, że ona się nie trzyma prawa, bo musi działać obok niego, ale to, co jest problemem, to jest to, że szara strefa umie się zorganizować biznesowo na rynku, ale nie umie wyprowadzić z tego ruchu zmiany prawa, która by ją zalegalizowała, a przecież ona tylko dlatego jest obok prawa, bo to prawo jest szkodliwe. Ci ludzie wiedzą dokładnie, jakie to prawo, co im dolega, jakie to prawo powinno być, ale nie organizują się politycznie, bo się tego boją, bo nie mają zaufania do siebie. Proszę bardzo. A potem pani. Włodzimierz Sobczyk. Ja chciałbym polemizować z dwoma tezami, które panowie tutaj przedstawili. Pierwsze to, że źródłem zła jest państwo opiekuńcze, a drugie, że własność prywatna jest remedium na bolączki obecnej gospodarki, obecnej sytuacji. Wydaje mi się, że państwo opiekuńcze nie jest czymś najgorszym. Powiedzmy, te państwa opiekuńcze, które są rzeczywiście
zapewniają opiekę swoim obywatelom, tak jak państwa skandynawskie czy Szwajcaria, nie mają długu i nie generują jakichś dużych problemów. Natomiast państwa wolnorynkowe, tak jak Stany Zjednoczone przez pana tutaj przypisane, nie są państwowo opiekuńczym, natomiast wielkość klasy średniej maleje gwałtownie, następuje rozwarstwienie społeczeństwa, klasa posiadająca zwiększa swoją udział w swojej gospodarce, udział w gospodarce i rośnie w zastraszającym tempie bieda w Stanach Zjednoczonych, a tam jest własność prywatna i nie ma państwa opiekuńczego, albo w tym pojęciu, jakie obowiązuje w Europie. Wydaje mi się, że problemem jest, czym jest państwo i jakie interesy ono reprezentuje. Inne interesy reprezentuje w Europie, inne w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone powstały rzeczywiście oddolnie, ale w tej chwili państwo, a zwłaszcza aparat władzy, nie reprezentuje społeczeństwa. Ono reprezentuje pewne wąskie grupy, przede wszystkim finansowe. Ja odpowiem tylko na jedno. Druga sprawa jeszcze odnośnie tego własności prywatnej. W Stanach Zjednoczonych była własność prywatna od początku. To nie stworzyło jakiegoś ogromnego dobrobytu. Związki zawodowe w Stanach Zjednoczonych mają ogromną rolę w stworzeniu klasy średniej, w obronie praw robotniczych. I nie należy ich potem mieć cenę. Własność spółdzielcza, własność grupowa też jest alternatywą na rozwiązanie problemów tego świata. I wydaje mi się, że alternatywą jest stworzenie czegoś alternatywnego wobec obecnego systemu państwa, czyli to, co pan Józef zaproponował, stworzenie jakiegoś alternatywnego ruchu, który byłby równoległy, a to niezależny, autonomiczny od aktualnego systemu państwowego. Dziękuję. Więc może ja odpowiem. Więc przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę na to, że bardzo rozpowszechnione jest pojęcie rosnącej biedy ludzi, że coraz jest więcej biedy w Stanach Zjednoczonych, w krajach zachodnich, a bogaci się przede wszystkim bogacą, a biedni biednieją. To jest półprawda, dlatego że rzeczywiście bogaci się bogacą, natomiast biedni się też bogacą. Jeżeli pan weźmie biedny, 30 lat temu, jak wyglądał stan przeciętnego biednego, i porówna pan ze stanem statusem obecnym, to jest niewłazienia, ale stale się mówi, że coraz więcej biedni. Teraz jak ta bieda, ta granica biedy jest zliczona? Biedni w Ameryce są, ci najbiedniejsi powiem, są najbogatszymi w porównaniu z tymi, co znaczy z ludźmi żyjącymi w krajach trzeciego świata, niektórych krajach, w Afryce czy nawet na terenach byłego Związku Sowieckiego. Więc to tyle co do kredytu. Znaczy, jeżeli chodzi o rozpiętość pomiędzy zarobkami z wartością absolutną, to rzeczywiście często się zdarza, że ta rozpiętość wzrasta. Ale dlaczego? Jeżeli biedny, który zarabia powiedzmy 1000 zł, powiedzmy jak tam okres czasu, 1000 zł zarobi dwa razy tyle, to on ma 100% więcej, tak? Jeżeli zarobi, to powiedzmy ten, który jest bogaty, który zarabia powiedzmy 100 tysięcy i o 100% zarobi, to 200 tysięcy. To oczywiście, że ta różnica między 200 tysiącami a 200 tysiącami wzrośnie w stosunku do tego, co było między 100 tysiącami a 1000. W ciągu ostatnich 30 lat wielkość majątku narodowego których właścicielem jest grupa najbogatsza, rośnie ich udział w majątku narodowym. I to jest ewidentny przykład tego, że oni zwiększają swój stan posiadania. Bardzo ciekawe jest właśnie niezrozumienie tego, że jeżeli są ludzie bogaci, znaczy w kraju wolnorynkowym, to znaczy, że oni dobrze gospodarują tym, co posiadają. Stają się coraz bogaci, bo dobrze gospodarują. Jeżeli my odbierzemy tę majątność, przekażemy państwu,
to urzędnicy będą znacznie gorzej tym gospodarowali. I zawsze to jest tak, że prywatnie ludzie znają, to jest oczywiste, to jest banał, powtarzanie tego, że prywatnie znacznie lepiej się gospodaruje niż wtedy, kiedy gospodarują ten sam urzędnicy. Dlatego to jest właśnie ten spokój w myśleniu, że bogaci powinni być opodatkowani i tak dalej. To powinno być przekazane pod gospodarowanie państwu i urzędnikom. No to jest właśnie ten zły. Proszę bardzo, pan. Jest bardzo brzydko i brutalnie bombardowana i niszczona. No i na przykład taki przykład, który mi się pierwszy narzuca, to były te jednomandatowe okręgi wyborcze, które no, wiem, co się stało z podpisanym, no zostały zmienione. Nie wiem, inny przykład to nazwanie mostu północnego, potocznie się nazywał północny, było głosowanie, ludzie stwierdzili, żeby był dalej północny, to jest nazwane Marcinowski Kiwi, czyli jakby państwo bezczelnie w ogóle ignoruje to, co społeczeństwo to chciało. Ale trzeba się organizować, że państwo to niszczy. No i co się w tym mówi, problem zapytaj panów, no co z tym zrobić, żebyśmy nas chcieli coś, ale no, jest opór. Odpowiadam, jeżeli nie można zrobić czegoś oficjalnie, to robimy nieoficjalnie. Dlatego ja uważam, że konspiracyjne formy samoorganizacji są odpowiedzią na tę presję ze strony państwa, zarówno komunistycznego, jak i obecnego. Konspiracja nie dlatego taka jest rozpowszechniona, że Polacy mają jakieś szczególne upodobania do działalności konspiracyjnej, tylko dlatego, że to jest najbezpieczniejsza forma funkcjonowania. I teraz jeśli króciutko jeszcze, bo już do końca się zbliżamy, odnoszę się do pańskiej wypowiedzi, jeśli pan dowoli. Otóż taka anegdotka, kiedy w Piotrogrodzie wybuchła rewolucja bolszewicka, wielka księżna wysłała pokojówkę, żeby się dowiedziała, co to za hałasy na ulicy są. Wraca ta pokojówka, mówi, proszę księżnej pani, wybuchła rewolucja. A ona pyta, a czego ci rewolucjoniści chcą? No więc ona powiada, chcą, żeby nie było bogatych. No nie było. Nie wiem, czy tylko to jest nasz ideał życia społecznego, żeby nie było bogatych. Proszę zwrócić uwagę, jak straszną nienawiścią pała do drobnomieszczan, czyli wzbogaconych proletariuszy, awangarda rewolucyjna. Otóż nikogo tak nie nienawidzi, nawet kapitalistów zgniłych tak nie nienawidzi, jak nienawidzi drobnomieszczanina, czyli wzbogaconego proletariusza, bo drobnomieszczanin doskonale wie, że rewolucjoniści, że socjaliści są jego wrogami, bo oni będą chcieli mu odebrać to, co on z takim trudem zdobył. A co zdobył? Własność prywatna. Na czym polega własność prywatna i dlaczego jest lepsza od innych, że tak powiem, postaci własności? Dlatego, że tylko własność prywatna funkcjonuje w taki sposób, że ta sama osoba, która podejmuje decyzję w stosunku do niej, odpowiada materialnie za te decyzje. Natomiast w przypadku innych form własności, kto inny podejmuje decyzje, a kto inny odpowiada za ich skutki. No i to oczywiście nie tylko jest nieskuteczne, ale to jest niemoralne przede wszystkim, ponieważ na przykład my wszyscy odpowiadamy i nawet nasze dzieci i nasze wnuki będą odpowiadały za decyzję pana ministra Rostowskiego, nawet kiedy on już zakończy życie, daj mu Boże jak najdłużej, żebyśmy mogli jeszcze może go tam skarcić jakoś, jak będzie okazja. Ale niestety te skutki już wystąpią, niezależnie kto co on będzie chciał. Ale duże banki nie ponoszą odpowiedzialności za swoje duże decyzje. Ależ proszę pana, tylko dlatego nie ponoszą odpowiedzialności, że korumpują rządy. Więc tak, że uwaga, to od czego żeśmy wyszli, że państwo współczesne jest największym
problemem życia publicznego. I żeby odpowiedzieć, na to, bo pan bardzo dobre pytanie postawił, bardzo słuszne, co to jest państwo? Czy państwo jest monopol na przemoc i nic więcej? Państwo to jest monopol na przemoc i nic więcej, dlatego jest bardzo niebezpieczne. I dlatego nie wolno się godzić na to, żeby uznawać zbyt dużo uprawnień, bo te, im więcej uprawnień państwo ma, im więcej kompetencji państwo ma, to się dokonuje za cenę uszczuplenia naszej wolności i uszczuplenia naszego majątku. Im większy jest majątek publiczny, tym mniejszy prywatny. No to jest logiczne chyba. Ale jak państwo, jak każda organizacja działa w czyimś interesie i pytanie jest czyim? Może wstąpić. Proszę bardzo. Ja krótko spróbuję. Ja mam taką uwagę co do tego, co się w tej chwili dzieje w Stanach Zjednoczonych i chciałbym poznać panu opinię na ten temat. Jakiś czas temu, jeszcze nie potrafię tego punktu wskazać, w Stanach Zjednoczonych ludzie bogacili się, jeśli wprowadzili nowy produkt. Na rynek to mógł być tani samochód typu Ford. W tej chwili często jest tak, że łatwiej jest się wzbogacić, wprowadzając produkty finansowe. Czyli ludzie stają się bogaci, własność prywatna jest szanowana, ale ktoś staje się multimilionerem, ale żadnego produktu, żadnych dóbr materialnych na rynku nie przybywa od tego, tylko jest przepływ pieniędzy. Ja przede wszystkim chciałbym tutaj zareagować w komentarzu, że Stany Zjednoczone obecnie są państwem opiekuńczym. Oczywiście, że są państwem opiekuńczym. Szczególnie po reformach Lyndona Johnsona, tak zwane wielkie społeczeństwo. Nie wiem, czy pan wie, że obecnie jakieś 40% amerykańskich obywateli nie płaci jakichkolwiek podatków. Więc jakie środki są otrzymywane? Oczywiście środków tych, którzy płacą, tych przedsiębiorczych, tych być może burżuazyjnych bogaczy, ale mimo wszystko. Więc ten model tutaj oczywiście istnieje. Ostatnie zmiany, które zostały wprowadzone w tzw. polityce zdrowotnej, czyli tzw. Obamacare, to jest po prostu kolejny rozdział demontażu Republiki Amerykańskiej. Bo pamiętajmy o tym, że Stany Zjednoczone nigdy nie były demokracją, a teraz niestety się stają. I to jest problem, na który warto zwrócić uwagę. Co do pana pytania, nam się często, my myślimy jeszcze o takich kategoriach, że generalnie rzecz biorąc Stany Zjednoczone są państwo wolnorynkowe. Ja oczywiście nie zgadzam się z tą tezą, chociażby z tym względem, które przed chwilą wymieniłem, gdyż na przykład w latach 50. Ojciec trzyosobowej rodziny, żona, dwójka dzieci, mógł utrzymać tą rodzinę na pewnym jakimś godnym poziomie. Pracując dla takich na przykład prawdziwych amerykańskich firm, Ford, GM i tak dalej, prawda? Od lat 70. ze względu na pewną błędną politykę wolnego, ja bym powiedział, to ideologii nawet wolnego handlu, nie samego wolnego handlu, dokonuje się niesamowita deindustrializacja Stanów Zjednoczonych. Klasa średnia, tak jak pan tutaj wspomniał, jeśli się zgodzę, jest dosłownie, dokonał się pewien holokaust klasy średniej w ciągu ostatnich 3-4 lat. Ale zwróćmy uwagę na to, że to nie jest w wyniku, tak jak wielu myśli, takiego właśnie rozpasanego, wolnego rynku, czy właśnie tej ostatniej zasady metafizycznej, jaką jest właśnie własność prywatna, ale w wyniku pewnej karykatury, która podaje się za wolny rynek, a de facto jest ukrytym socjalizmem. Także tutaj pełna zgoda i te tematy są jak najbardziej zauważalne. Ja przypomnę jeszcze, że do 28 roku 40% światowego jakby przemysłu ciężkiego to były Stany Zjednoczone. Wyjdzie eksport. Stany Zjednoczone po prostu jakby udostępniały swoją myśl techniczną w postaci swoich produktów świata. Teraz kompletnie jest odwrotne. Deficyty handlowe chociażby z Chinami są ogromne. Ameryka pod tym względem stała się taką kurczącą się republiką. Tak? Także tutaj jak najbardziej pełna zgoda i niestety te procesy potęgują się coraz bardziej pod rządami obecnego cara Baracka Husseina Obamy. Jeszcze tylko uzupełnienia wypowiedzi pana. Otóż w książce właśnie jest taki wywiad rzeka pod tytułem Pułapka z Jakubem Goldschmidtem. On cytuje, czy właściwie omawia wyniki badań profesora Waltera Williamsa, który w 1995 roku podsumował funkcjonowanie tych serii programów socjalnych wprowadzonych przez prezydenta Johnsona pod tytułem Wielkie Społeczeństwo. I co się okazało? Otóż okazało się, że zaledwie 28% pieniędzy wydanych w ramach tych programów
trafiło do adresatów, to znaczy do tych, do których miało trafić, tych biednych. Natomiast 72% zostało przechwycone przez aparaty biurokratyczne, które cały czas się rozrastały, które administrowały tymi programami. Przez 30 lat wydano na ten cel, na te programy. On nie podał sumy, ten Walter Williams, tylko powiedział, co można by za to kupić. Otóż można by za to kupić majątek trwały 500 największych przedsiębiorstw amerykańskich i całą ziemię uprawną w Stanach Zjednoczonych. Przez 30 lat zaledwie wydano tyle, zmarnotrawiono tyle pieniędzy na aparaty biurokratyczne, które gdyby te programy nie zostały uruchomione, w ogóle by nie były potrzebne. I można by za to kupić drugą Amerykę. Ja mam jeszcze ostatnie pytanie. Czy panowie czytali książkę albo słyszeli o książce Anny Rand, Atlas zbuntowany i o tezach tam przedstawionych na temat roli elit w Stanach Zjednoczonych? Wyznawcą tej książki testant jest pan Greenspan. Im starał się to wprowadzić w życie? Mają rady, oczywiście, to jest taki odwrócony komunizm. Można by powiedzieć, że tak jak komunizm był zdziczeniem pod kątem kolektywizmu, to Mają rady była takim przejawem pewnego zdziczenia pod kątem takiego moralnego, wszechobecnego libertynizmu. Co do tego, czy pan Alan Greenspan jest zwolenniczką, wiem, że zeznając przed Senacką Komisją do Spraw Finansów stwierdził, że był pod wpływem tej książki do 2008 roku. Co to ma oznaczać, to mi powiedzieć, ponieważ tak jak mówię, nawet Ayn Rand najprawdopodobniej, gdyby usłyszała, że Alan Greenspan, szef instytucji antywolnorynkowej, przyczyniający się do tego, z czym mamy do czynienia obecnie w Stanach Zjednoczonych, czyli z tak zwaną rezerwą federalną, no podejrzewam, że sama by odcięła się bardzo wyraźnie od tego typu porównań. Była blisko znajomą przez wiele lat. Tak, ładnie 80 milionów egzemplarzy wstawiło. Nawet firmą stawia, zrobiona na tej książki, zgoda. A tak jak mówię, to jest taki film na pewnego rodzaju takich klozetowych, kulturowych anarchistów, którzy generalnie lubią się powiedzieć taką libertynizmem, który symbolicznie został wczoraj spalony na placu Zbawiciela. Tyle powiem. Ale chciałbym się podkreślić. Chciałem jeszcze podkreślić, że miał pan kiedyś okazję pojechać do Stanów Zjednoczonych. Najpiękniejsze skutki Johnsonowskiego wielkiego społeczeństwa i państwa dobrobytu może pan zaobserwować w Detroit. Polecam. Panie Błoto, przede wszystkim kiedyś trzeba pana po tej stronie pisać, bo to nic nie może. Ja chciałem parę skrótów. Po pierwsze, nie ma żadnego państwa opiekuńczego. Istnieją tylko państwa kontrolne, które lepiej bądź gorzej, bardziej strategicznie, ostrożniej i planując na swoją władzę i własność na dłużej, myśląc o interesie także czasem drogę społeczną, utrzymują inteligentną kontrolę. Nie ma żadnych państw opiekuńczych, bo interesem żadnego państwa nie jest interes społeczny, jeśli to społeczeństwo jest słabe i nie umie rokować temu państwu własnemu, czy zmienić tej elity. To jest raz. Tak samo, ale już jest teraz, będzie gorszy w tej sprawie, panie Włodzimierzu. Własność spółdzielcza może być dobra, rozsądna i efektywna, tylko wtedy, jeśli istnieje wolny rynek i jeśli w ludziach zakorzeniona jest własność prywatna. Bo jeśli tego nie ma, to oni nie budują spółdzielni, tylko komuny. I to budują z takim skutkiem, jak u nas PGR. Oni muszą najpierw wiedzieć, co to jest i mieć w sobie tę własność prywatną. I wrócę do swojego ulubionego filozofa, przedmarksisty, towarzysza Hegla, którym w ogóle zasady filozofii prawa, dwie pierwsze części państwu polecam. Jedna nazywa się rodzina, drugi społeczeństwo obywatelskie, a trzeciej części państwo nie polecam. Które nie ma lepszego wykładu siły tego, kim jest człowiek, z wiarą, z religią, z wiarą i z rodziną i z relacjami obywatelskimi, albowiem jest tak, że powiedział Hegel kiedyś, żeby człowiek mógł mieć właściwości, musi najpierw mieć własność. I ta teza chyba jest bardzo głęboko zakorzeniona w liberalizmie, ale nie tylko. A ta teza jest
fundamentem w ogóle myśli o społeczeństwie. Jeżeli ktoś jej nie przyjmie, to tu jest podział gigantyczny. To tu nie będzie porozumienia. I tyle. Tylko dlatego, że tam istnieje rynek, który jest częścią rynku globalnego i tylko dlatego, że Izrael ekonomicznie jest jakoś tam związany, przywiązany i się buduje na rynku i na własności amerykańskiej. Sam z siebie kibuc nie ma żadnych szans. I dostaje 4 miliardy dolarów kroplówki rocznie, w odróżnieniu od innych państw, które korzystają z pomocy amerykańskiej, nie musi się z niej rozliczać. W związku z tym, jak ujawnili autorzy książki Lobby Izraelskie w USA, dwaj amerykańscy politologowie, rząd izraelski, kiedy tylko dostanie tę gotówkę, natychmiast pożycza ją rządowi amerykańskiemu na wysokich rocznikach. A spora część tej drogi wojskowej, która trafia do Izraelu nie z tego samego źródła, jest sprzedawana po wyższych cenach Chińczykom. Więc a propos tego, więc pan wspomniał o tym, że nie będzie porozumienia z tymi, którzy nie uznają własności prywatnej po podstawie. Marks, gdy spytany został, co jest esencją socjalizmu, komunizmu, odpowiedział, likwidacja własności prywatnej. Więc, czyli nie będzie porozumienia z nimi, bo my uważamy, że jednak, jeżeli się odrzuci to powiedzmy dokładnie, wracając do tego, co było w filmie powiedziane, to jeżeli odrzucimy dekalog, czyli przykazania 10 i 7, nie będzie rozwoju gospodarki, nie będzie rozwoju cywilizacji zachodniej i będzie wyprzedzenie, będzie upadek. Jeszcze wracam do pojęcia społeczeństwa, państwa. Istnieje zawsze konflikt interesów pomiędzy państwem a społeczeństwem. Jedyne, znaczy nie zawsze może, tylko wtedy, kiedy państwo zajmuje się obroną, zajmuje się obroną obywateli przed właśnie agresorami z zewnątrz kraju i z wewnątrz kraju, a przed przestępcami i zabezpiecza tam wymiar sprawiedliwości, tam może drogi i tak dalej, to jeżeli się zajmuje innymi rzeczami, to zawsze są te negatywne tego i negatywne wyniki. Zaraz, nie zakończyłem tej myśli poprzedniej. Okej, no dobrze. Proszę Państwa, jesteśmy w cęgach reżimu. Niestety już nie możemy kontynuować tej dyskusji, która się tak pięknie zaczęła rozwijać, dlatego że musimy zwolnić salę na następną imprezę. Ale to, jak Państwo się wciągacie w tę dyskusję, pokazuje, że temat jest ważny i warto do niego wrócić. I mam nadzieję, że wkrótce się nadarzy taka okazja, że będziemy mogli do tego tematu powrócić i tę dyskusję kontynuować. Bardzo Państwu dziękuję za obecność. Gospodarzą miejsca, że nam salę na tę dyskusję udostępnili. Dziękuję Państwu bardzo.